Dzień dobry, bardzo, bardzo gorąco wszystkich witam na kolejnym naszym niedzielnym spotkaniu z cyklu oczywiście Młodzi, Zdolni, Kreatywni. No i waszym i moim gościem w tę wspaniałą jeszcze październikową niedzielę jest Igor Mosur. I teraz... Uczeń klasy czwartej C1 w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Feliksa Fabianiego w Radomsku, laureat Primus Inter Pares 2022 w kategorii społecznej, przewodniczący samorządu uczniowskiego w kadencji 2021-2022, miłośnik gier planszowych, oprócz tego kabaretów, a jeszcze dodatkowo zagorzały cukiernik. Dzień dobry Igorze. Dzień dobry panie Tomaszu, dzień dobry państwu. Na początku chciałem też bardzo podziękować za zaproszenie tutaj, bo jest to duży zaszczyt tutaj być naprawdę wśród tego grona tych wspaniałych osób, które są tutaj wybierane do tych rozmów. Bardzo, bardzo dziękuję. To ja przede wszystkim, że zgodziłeś się wziąć udział w tym spotkaniu, bo rzeczywiście to jest bardzo przyjemna sprawa móc porozmawiać z tak niesamowicie zdolnym, niesamowicie kreatywnym młodym człowiekiem i zobaczycie, że dzisiejsze spotkanie rzeczywiście nam to udowodni, bo wątków z Igorem mamy do obgadania rzeczywiście mnóstwo. Ale. Jak to się zawsze zaczyna, zaglądamy na początek tego naszego spotkania, oczywiście do najwspanialszej szkoły pod słońcem, czyli pierwszego LO w Radomsku. Jesteśmy przy ulicy Armii Krajowej 30. No i w związku z tym, w tym momencie jesteś już uczniem klasy czwartej C1. Gdybyś mógł krótko wszystkim, którzy nas oglądają bądź będą oglądać, krótko przybliżyć, jaki profil wybrałeś, dlaczego rzeczywiście na taki profil się, Igor, zdecydowałeś? Powiem tak, ja tutaj jednak należę do umysłów ścisłych, tak bym siebie określał, więc gdzieś tam zawsze tą chemia, biologia, matematyka nie interesowały. Też, no, nie ukrywając, nie lubię przedmiotów humanistycznych typu polskiego, geografii. Niestety, panie Tomaszu, ale tutaj tej geografii ja nie przypadam niestety za bardzo. Więc dużo mi nie zostało wyboru, bo miałem albo tutaj właśnie matwis, albo biolchem. Decyzję miałem ciężką do podjęcia, bo to też to nasz rok, w którym my szliśmy do szkoły, to też był jeden z takich pierwszych roków, gdzie te szale się jak gdyby odwróciły, bo tutaj drugie liceum jak gdyby przestało mieć jak gdyby tutaj większą ilość chętnych. To był ten pierwszy rok taki, gdzie pierwszy liceum, tutaj nagle okazało się, że więcej osób jest chętnych do pierwszego liceum i byłem w tym gronie, więc ja też wybrałem pierwszy liceum, z czego naprawdę jestem zadowolony i jeżeli nawet teraz, czy tutaj na dniach otwartych, czy gdzieś wśród znajomych zawsze próbuję pierwszy liceum, to jestem zadowolony z tego i tutaj nie ma nic zmyślania. Uważam, że jest to naprawdę był dobry wybór i ja jestem z niego bardzo zadowolony. Z klasy wydaje mi się, że też mam bardzo fajnych nauczycieli. Tutaj nasza wychowawczyni, pani profesor Drużcz, też jest super osobą. Więc naprawdę wydaje mi się, że lepiej nie mogłem trafić. Tak, przyłączam się do myśli. Tutaj Igora rzeczywiście... Widzimy też, że nie tylko ty i ja tak myślimy. Tak, cieszymy się bardzo, że wybrałeś rzeczywiście pierwsze LO. Pozdrawiania dla Martynki w tym przypadku. Pozdrawiamy Martyna. Pozdrawiamy Martynka jak najbardziej. I oczywiście wszystkich bardzo gorąco zachęcamy do wybierania właśnie pierwszego LO. Jestem tutaj przekonany, że Igor bardzo, bardzo doskonale będzie wcielał się w rolę oprowadzającego przy następnych dniach otwartych. Zresztą to, co zrobiliście w tym roku, bardzo wyraźnie wskazuje, że jako samorząd uczniowski rzeczywiście wywiązujecie się też ze swojej roli rewelacyjnie. I teraz właśnie do tego samorządu chciałem przeskoczyć, ponieważ tak jak już padło w zapowiedzi, jesteś
jeszcze urzędującym przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Wiemy, że w ostatnim tygodniu odbyły się wybory, więc nastąpi prawdopodobnie zmiana, ale wróćmy do tego wątku, ponieważ ten wątek samorządowy tobie towarzyszy w zasadzie od najmłodszych lat i w gruncie rzeczy chciałbym, żeby z tego dzisiejszego popłynął też taki wątek wartej aktywności prospołecznej, prosamorządowej, bo wiem, że ty się udzielałeś nie tylko w samorządzie pierwszego, ale także w szkole podstawowej. I teraz uwaga, uwaga, dla niektórych to może być zaskoczenie, ale zobaczymy, jak Igor pięknie prezentował się jako przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Gdzie? To już mam nadzieję powie sam Igor. Tak, więc tutaj jak gdyby, no bycie w samorządzie jest gdzieś ze mną jak trochę od początku. Jakoś coś mam tak dosyć w sobie, że lubię działać. Gdzieś właśnie w tym samorządzie lubię tutaj wcielać swoje pomysły w życie, więc już tutaj w mojej szkole podstawowej numer 4 imienia Stanisława Rejmonta już byłem tutaj przewodniczącym, już wprowadziłem pierwsze akademie. Więc też można powiedzieć, że do pierwszego liceum przyszedłem z jakimś doświadczeniem. Chociaż samorząd szkolny, podstawowy, a samorząd licealny to są dwie różne rzeczy. Naprawdę to się bardzo różni, bo tak tutaj naprawdę, jak dołączyłem do tego samorządu, poczułem, że jest możliwość tutaj zmienienia czegoś. I tak samo w tym roku. I w drugiej klasie, jak byłem w samorządzie, i w tym roku, gdzie już byłem przewodniczącym, też się bardzo. Wydaje mi się, że wszystkie nasze tutaj plany się udały i bardzo się cieszyłem, że mogłem dużo rzeczy tutaj wprowadzić. Tak samo miałem przyjemność prowadzić akademię z Nikolą. Naprawdę wspaniałych współprowadzących nie mogłem sobie wymyślić. Tutaj wydaje mi się, że razem mieliśmy dużo śmiechu, dużo zabawy i gdzieś ten tak samo stres spowodowany tym wystąpieniem publicznym znikał. Więc naprawdę tutaj dużo akademii poprowadziliśmy, bo ja bym chyba już z kilka, powiedziałbym nawet do 10, mi się wydaje, że jakoś doszliśmy do akademii wspólnie prowadzonych. Teraz będziemy mieć ostatnią na ślubowanie. To będzie nasza ostatnia akademia wspólnie prowadzona. No właśnie, tutaj się sekundkę zatrzymajmy, bo też chcę, żeby z tych spotkań płynęła pewna taka refleksja, ale też wskazówka dla innych. Czy łatwo w ogóle występować publicznie tobie? No teraz wiem z perspektywy czasu, że pewnie tak, ale gdybyś miał pewne wskazówki, na przykład taką ocenę całościową, co zrobić, żeby umieć się właściwie prezentować publicznie? No bo wiem, że zarówno ty, jak i chociażby Nikola robicie to wręcz perfekcyjnie. Jak to zrobić? Dziękuję bardzo za taką opinię, bo tutaj wręcz też wkładam tutaj to dużo serca, żeby to się udało. Czy jakieś takie porady? Na pewno, chociaż jak strasznie to może wyglądać i jak jest odczucie tego, że jest to straszne, to jak już się wejdzie, zacznie się już mówić, to ten stres gdzieś zanika. To jest tak, że do pierwszych kilku słów ten stres jest, a potem tak naprawdę się zapomina, pamięta się o swoim tekście, i o tych wszystkich powtarzalnych rzeczach. Więc to jak gdyby ten stres znika. On jest taki chwilowy, początkowy, ale na pewno to stanie chwilowo przed tym 400 czy 600 osób to jest duże wyzwanie. Ale tak naprawdę, tak samo jak mówię tutaj, jeżeli jest to z dobrą osobą, która tak samo jakoś tutaj my się z nikomu wspieramy, więc to jak gdyby ten stres też inaczej mija. I też to nie jest tak, że zawsze jest perfekcyjnie, bo to cieszę się, że tak wygląda, ale nieraz nam się zdarzało, że czegoś zapomnieliśmy i trzeba było improwizować, więc, Czyli ale to na też jest szczęście. ważna umiejętność. Tak, to też Tak, jest tak. ważna umiejętność, żeby umieć ewentualnie poradzić sobie w taki sposób, żeby umieć ewentualnie improwizować, to prawda. Tak, Aczkolwiek, tak ale. jak słusznie powiedziałeś, o, wsparcie tej drugiej osoby jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotne. Tutaj tak samo, znaczy no ważne jest to, żeby pamiętać, że tak naprawdę to o tej pomyłce wiemy tylko my i osoby, które to organizują, bo druga strona tak naprawdę nie wie o tym, że my się pomyliliśmy i nie wie, co teraz miało być, więc tak jak miało kiedyś, chyba było tak, że my nie wyprowadziliśmy sztandarów do hymnu, więc tylko wiedziała pani, która organizuje sztandar, który się na nas patrzył, ale nikt inny o tego nie zauważył, więc to też jest tak, że. Jasne.
to też warto to mieć na uwadze, biorąc udział jako prowadzący, czy jako ewentualnie występujący podczas tego typu przedsięwzięć. Wróćmy jeszcze do wątku samorządowego, ponieważ oczywiście słusznie zauważyłeś, że ważne jest wsparcie tej drugiej osoby, czy to przy byciu przewodniczącym, czyli ważny jest cały ten skład tego całego trzonu samorządu uczniowskiego. Stąd, skoro w tym roku rzeczywiście powolutku zmienia się struktura samorządu i jego skład, to przedstaw chociaż tak na koniec, kto jeszcze oprócz ciebie i Nikoli tworzy ten jakże barwny samorząd? Tak, więc tutaj jeszcze w naszym samorządzie tegorocznym był z nami Dawid Stępień, który był skarbnikiem, Dominika Ludwin, która była sekretarzem oraz Julia Słomcińska, która była u nas członkiem zarządu. Tak, i tutaj wiemy, że Dominika startuje w tegorocznej Tak, edycji. tak, tak. Czyli. Już mieliśmy szansę na nią zagłosować. Wyniki już oficjalne będą w tym tygodniu. Już tam takie nieoficjalne już przewodniczący klas dostali, jednak taki do szerszej publiczności będzie przekazany na początku tego tygodnia. Więc Trzymam trzymamy bardzo mocno kciuki. kciuki, tak jest. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Tak więc tutaj jak gdyby skład samorządu naprawdę nam się uda w tym roku. W zeszłym roku, w drugiej klasie też był bardzo fajny klas samorządu, tylko niestety była rok pandemii, więc też te akcje były niestety bardzo ograniczone. No tutaj I niestety, na tutaj szczęście mogliśmy właśnie się nie. chciałbym króciutko wrócić jeszcze do tych akcji związanych z funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego. Gdybyś mógł chociażby zaprezentować trzy, o których tutaj wspominałeś przed spotkaniem. Tak. Tutaj jeżeli chodzi o te nasze akcje, to nam się udało dużo zrealizować w tym roku. Udało nam się zorganizować, jeżeli nie skłamał, co miesiąc był jakiś dzień tematyczny. Zaczynaliśmy od dnia języków obcych. Potem mieliśmy dzień postaci fikcyjnych. Tutaj jest nasz samorząd przebrany właśnie w dzień postaci fikcyjnych. Mieliśmy też dzień piżamy, dzień bez plecaka. Tak, tutaj jest zdjęcie mojej klasy właśnie w trakcie dnia w piżamie. Jeszcze mieliśmy Mikołajki w szkole. Więc tak samo jak gdyby tutaj współpraca tam się bardzo dobrze układała w tym roku. Ciężko będzie odchodzić, no nie powiem, że nie. Jest to jakiś taki boli w sercu po prostu odejście. Jest to ciężkie, ale czuję się spełniony, tak bym to nazwał. O, i to jest bardzo dobre podsumowanie tej całościowej Tak samo twojej. jeszcze tylko dopowiem, że udało nam się tutaj głównie dzięki Dawidowi zrobić w naszej szkole kącik relaksu przy sali numer 5. Więc sobie też to był jego pomysł, więc też chciałem mu też podziękować tutaj za ten wkład, który on włożył. Więc naprawdę Potwierdzam, potwierdzam czuję się, że kąt. jesteśmy Tak, spełnieni. kącik funkcjonuje rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mam nadzieję, że oczywiście nowo wybrany samorząd będzie nadal starał się także zmieniać przestrzeń w szkole i odpowiednio ją projektował, oczywiście wspólnie z całą szkolną społecznością. Także ja też ze swojej strony bardzo, bardzo mocno dziękuję całemu tutaj zarządowi samorządu uczniowskiego. Myślę, że w tym miejscu chyba warto też takie delikatne, ale bardzo ogromne podziękowania w kierunku opiekunów samorządu. Nie myślisz, Igor? Tak, też również tutaj ja też chciałem podziękować tutaj i panu profesorowi Wojtasikowi, i pani profesor Daniszowskiej za wsparcie nasze coroczne. To dzięki nim też udało się tych wiele akcji zorganizować i to oni też nam sprawowali nad nami opiekę, więc też chciałem im bardzo podziękować i też jak gdyby życzyć nas kolejnemu samorządowi tak samo dobrej pracy, jak to była w tym roku i nawet więcej zadań, które zostaną zrealizowane. Tak jest. Błogosławieństwo tutaj jest od Igora, od nas wszystkich oczywiście też trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki. Wiemy, że ten wybór, którego młodzież dokonała w ostatnim tygodniu, będzie na pewno najlepszy. Nie wychodzimy jeszcze z murów pierwszego LO, zresztą będziemy tutaj cały czas podczas naszego spotkania, ale wróćmy troszeczkę do Twoich zainteresowań, ponieważ na początku oczywiście wspomniałeś, że wybrałeś profil, który, no jakby nie było, jest profilem bardziej biochemicznym. Ale ja wiem, że ty masz mnóstwo zainteresowań matematyczno-informatycznych. Kiedy te zainteresowania się zrodziły i jak udało ci się nagle z takich zainteresowań właśnie wybrnąć i wybrać profil akurat biochemiczny? Wiem, że masz pod kątem zainteresowań mat informatycznych pewne sukcesy. Warto się nimi chwalić.
Tak, tutaj na pewno to też jest miejsce od razu do podziękowania moim nauczycielkom. Tutaj w szczególności pani profesor Anilinie Płaszczyńskiej i pani profesor Lidii Jaworskiej, bo to one gdzieś tam od podstawówki kreowały tutaj tam zainteresowania i też dawały mi możliwości. Więc to chciałem jeszcze raz podziękować. Gdzieś ta matematyka tutaj była ze mną od samego początku, bo moja babcia uczyła matematyki w podstawówce i była też dyrektorką, więc gdzieś tam ta matematyka zawsze od początku była. Też tam gdzieś jakieś lekcje, wspólne rozwiązywanie zadań już od najmłodszych klas. Więc ja też czułem się taki mocny, jakbym to nazwał, w tej matematyce. Tak, tutaj jest konkursów matematycznych. Ja zawsze się śmiałem, że ja znam wszystkie szkoły w naszym Radomsku podstawowe, bo je wszystkie kojarzyłem z konkursów matematycznych, bo no ich zawsze było dużo jakoś tak, więc ja zawsze gdzieś tam jeździłem ze swojej szkoły jako reprezentacja, właśnie z panią profesor Jaworską, więc poznawałem te szkoły. Jeżeli chodzi o samą informatykę, tutaj właśnie pani profesor Paszczyńska wraz ze mną. Jak pani tutaj rozpoczęła w naszej szkole podstawowej numer 4, rozpoczęła współpracę ze Scratchem i tak zwani mistrzowie kodowania. To była organizacja, to było organizowane przez, współorganizowane z Samsungiem. On taki, gdyby taki Scratch w szkołach, żeby rozwijać umiejętności programowania. Gdzieś potem przez kilka lat ten Scratch, jak gdyby bardzo się rozwinął i bardzo się tutaj jak gdyby rozprzestrzenił. I tutaj jest zdjęcie z ogólnopolskiego konkursu w Jarocinie. Scratch kocha matematykę. Jeżeli dobrze pamiętam, to było parę ładnych lat temu, ale konkurs miał dwa etapy. W pierwszym było zaprogramować kod matematyczny w Scratchu, czyli tam na przykład jakieś, ja akurat chyba zrobiłem tabliczkę mnożenia i dzielenia, czyli taki kalkulator w Scratchu. I potem odbywało się właśnie w szkole w Jarocinie, w szkole prywatnej. I tam już odbywał się drugi etap, który polegał na wykonaniu w określonym czasie pewnych zadań danych przez komisję. I na szczęście i udało mi się wygrać ten konkurs ogólnopolski. Gratulacje, naprawdę, wielkie, wielkie brawa. Zresztą to jest okres sprzed paru lat, kiedy jeszcze o Tak. samym programowaniu nie mówiło się tak głośno, jak to funkcjonuje obecnie. Także naprawdę tutaj wielkie ukłony i dla ciebie, i oczywiście dla wszystkich tutaj nauczycieli, których miałeś na swojej drodze. Także wielki szacunek. Nasza szkoła tutaj też prężnie współpracowała właśnie z programem Mistrzowie Kodowania. Też udało nam się, pewnego roku był podsumowanie tej akcji, było na Stadionie Narodowym i udało mi się tam pojechać, dać też prezentację na temat tego, jak w naszej szkole działają lekcje i właśnie te zajęcia dodatkowe z programowania. Więc zwiedziliśmy przy okazji Stadion Narodowy, mamy zdjęcie z Tomaszem Kamelem, bo też był jako prowadzący, więc tutaj gdzieś tak już jakoś to prężnie działała ta Tak, ale informatyka u nas. widać, że te sukcesy później dają wymierne efekty. Raz, że rozwijają dane zainteresowania, oczywiście, ale z drugiej strony też widać, że warto się starać, ponieważ można, na przykład tak jak ty mówisz, później pojechać na Stadion Narodowy, mieć bardzo fajną całą gamę różnych spotkań, no i to jest taki efekt wymierny samego procesu uczenia się. I tutaj, propos tego uczenia się, wiem ja oczywiście, osoby, które znają cię bliżej też, ale nie wszyscy, że pod tym kątem masz oczywiście pewne sukcesy, bo jesteś między innymi stypendystą prezydenta miasta Radomsko. Coś więcej na Tak. ten temat. Ja zawsze powtarzam, warto się takimi rzeczami chwalić, bo one mają motywować i dawać dobre sygnały też innym, młodym, zdolnym, kreatywnym, a nie warto się przed tym bronić. Kogo my tutaj widzimy u twojego boku? Tak, tutaj jest, to jest zdjęcie wraz z moją mamą, wraz z prezydentem naszego miasta. Tutaj stypendystą byłem czterokrotnie. Trzy razy w podstawówce plus raz w liceum. To jest właśnie zdjęcie z drugiej klasy, czyli z zeszłego roku. Z 2 lat, przepraszam, z 2 lat. Wcześniej była już czwarta klasa, niestety. Więc tak udało mi się tutaj. Jak gdyby też
gdzieś te osiągnięcia ogólnopolskie, bo tutaj się liczyłem gdzieś jakoś, zawsze je tutaj udawało mi się zdobywać, bo tutaj, czy to właśnie do którego tematu później przejdziemy, tutaj były Scrabble, czy właśnie Scratch kocha matematykę, czy tak samo raz udało mi się wygrać konkurs dla Mennicy Polskiej, gdzie był próbowano napisać temat na temat wizji pieniądza za 50 lat i wygrałem konkurs i dzięki temu miałem okazję zwiedzać Mennicę Polską. Gdybyś mógł tutaj, bo zaciekawiłeś mnie tym wątkiem, w takim razie jaka była twoja wizja pieniądza za 50 lat? Pamiętasz? Jeżeli dobrze pamiętam, bo to była piąta klasa, to było moje pierwsze ogólnopolskie osiągnięcie. To była chyba wizja, że w ogóle pozbędziemy się jakby papierowej wersji pieniądza. Będzie tylko ona, pieniądz będzie działał wirtualnie. I tak samo wszyscy będą się posługiwać, chyba nawet miałem tak, że wszyscy będą posługiwać się jedną walutą, która jest wirtualna tylko i już trochę taki motyw bardzo przyszłościowy, czyli gdzieś chipy pod ręką, w ręce, które zbliżeniowo płacą, tak? To To jest... troszkę to się realizuje pod kątem tej jednej waluty, która gdzieś bardziej jest jeszcze internetowa, pod kątem tego płacenia na razie jeszcze poprzez chociażby telefony, ale koncepcja dobra. Tak. I więc udało mi się wygrać, też zwiedziłem Mennicę Polską, widziałem od środka, jak tworzy się pieniądze. Więc tak, i gdzieś to potem te osiągnięcia ogólnopolskie co roku jakieś były, więc też udało mi się zdobyć stypendium prezydenta miasta Radomska, bo też przez wiele lat jednym z kryteriów, które trzeba było spełnić, było właśnie osiągnięcie na poziomie wojewódzkim lub ogólnopolskim. Potem chyba przez 2 lata była sama średnia powyżej 5 i ileś. Więc gdzieś tam ja też zawsze w podstawówce na szczęście wysoką średnią miałem, to już. Tak, udawało mi się tutaj kilka razy zdobyć. I też udało mi się w liceum raz zdobyć, to już takie uznałem, że to już takie zamknięcie mojej historii po prostu ze stypendiami i tak. Czyli masz pewien sposób na efektywną naukę, a to też jest dla mnie ważna wskazówka, która powinna płynąć z tych właśnie spotkań. Stąd, gdybyś mógł teraz podzielić się z nami wszystkimi, no nie wiem, trzy twoje wskazówki, które pozwalają ci efektywnie się uczyć. Znaczy ja tutaj też to wszystko zależy od osoby. To jest tak, że nie ma jednego uniwersalnego sposobu na naukę i każdy musi znać siebie i znaleźć gdzieś ten sposób. Jestem osobą, która tutaj kwalifikowałbym się bardziej do słuchowców i bardzo dużo wynoszę samej lekcji. Więc to jest tak, że jeżeli słucham na lekcji i jestem na niej, to najczęściej nie mam potrzeby przypominać sobie tego w domu. Bo na drugi dzień pamiętam i gdzieś jeżeli też potrzebuję takich nauczycieli, jeżeli nauczyciel mnie zaciekawią lekcją, to o wiele więcej z niej wyniosę niż z przeczytania tematu w książce. Więc tak samo i na pewno o wiele łatwiej jest uczyć się czegoś, czym ma się zainteresowanie. Jeżeli czuję się, że to jest tak naprawdę ciekawe i samemu się widzi to jako coś ciekawego, to łatwiej przychodzi i to nie jest taka mozolna nauka, typu siedzenie nad książką, zapamiętywanie definicji, tylko gdzieś to na pewno łatwiej przychodzi. No i wydaje mi się, że też najważniejsze, co ja staram się robić, to jest łączenie faktów. Gdzieś na pewno tutaj, tak jak techniki mapy myśli, czy jak gdyby łączenia z faktów, bo większość rzeczy, tak jak teraz, jest dość logiczna i one wszystkie się ze sobą łączą, więc to też. Też właśnie to jest tak, że trzeba popatrzeć na to w szerszej perspektywie. Bo tak, nawet tematy w książkach są czasami tak zbudowane, że one pokazują pewien tematy czy pewne działy, które nie są, nie łącząc je z innymi, co jest też, wydaje mi się, że to jest dość dużym błędem, bo potem jak się okazuje się, na przykład po tym jak się już zna cały materiał, to się okazuje, że one gdzieś tam się łączą ze wszystkim, a nie tylko taki poszczególny element i dopiero potem jak się już zna wszystko, to się robi to sens, tak? Stwarza to jakiś sens i jest to łatwiej też zapamiętać, więc ja bym powiedział, że głównie łączenie faktów i słuchanie na lekcjach. To jest tak I mój wracając do sposób. tego,
co powiedziałeś wcześniej, chyba jednak dobrym sposobem jest wybór tej dobrej szkoły, bo to też wiąże się z tym, że wtedy uczy cię na przykład ktoś, kto no, ma w sobie jakąś pasję, na przykład jest w stanie cię tym wątkiem zaciekawić, jeżeli to oczywiście oddaje też twoje zainteresowania danym przedmiotem czy profilem, który dana osoba wybiera. Brawo, bardzo dziękuję za tego typu wskazówki. Tutaj trzymam kciuki za wszystkich, którzy będą się uczyć na przykład już dzisiaj mapy z geografii, żeby potrafili te wskazówki Igora oczywiście wdrożyć w życie. Igor, całe szczęście, już mapy uczyć się nie musi, ale musiał w pierwszej klasie, dobrze pamiętam. Musiałem. Przeszedłem to samo, co wszyscy, tak jak widzę. Okej, okay, nie wracajmy, może, bo obudzi się Prawda. jakiś syndrom czegoś, co będzie Bo bardziej mam psuć tą upiorne. ładną niedzielę, prawda? Jak gdyby. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Jest pięknie, zostańmy, że pięknie ma być do całego końca naszego spotkania. Igor, twój udział w samorządzie uczniowskim to także duża aktywność w różnego rodzaju projektach, nie tylko tych, powiedzmy, szkolnych, krajowych, ale także międzynarodowych. I ja jestem wielkim zwolennikiem tego, aby młodzież uczestniczyła w jak największej gamie możliwości wymiany, czy to językowej, czy nawet kulturowej, z innymi krajami, z innymi szkołami. Dlatego chciałbym cię teraz właśnie zaprosić do krótkiej dyskusji na temat twojego udziału w trzech bardzo ważnych inicjatywach. Były to wymiany młodzieżowe z Izraelem, ze szkołami w Niemczech, no i też zawitałeś we wschodniej części Polski, czyli, a tu już może sam powiesz na koniec, z kim była ta trzecia wymiana. Dobrze. O, właśnie tutaj, przepraszam bardzo, bo słychać mój pies, do którego też później przejdziemy, do jego tematu, już się odzywa trochę. Lubi dawać o sobie znać, więc niestety przepraszam za pewne niedogodności. Ale tak, wracając do tematu wymian, gdzieś te wymiany też już, pierwszą okazję na wymianę miałem w podstawówce, w siódmej klasie. Tutaj jest. Akurat też moja mama była organizatorką tej wymiany, więc też gdzieś mnie zaciągnęła, bo pamiętam, że na pierwszą wymianę to było dość takie, na pewno było fajnym pomysłem, ale też pierwsza wymiana dość tak strasznie to brzmiało wszystko, tak wyjechać najpierw tutaj, to jest dwuczęściowa wymiana, to najpierw było, że przyjeżdżali do nas tutaj nasi koledzy z Izraela, a potem my jechaliśmy do Izraela właśnie na ponad tydzień. I brzmiało to trochę strasznie, ale pojechałem i z czego jestem bardzo zadowolony. Też zobaczyliśmy tutaj kompletnie inną kulturę, bo jak gdyby to tak jak w porównaniu z innymi wymianami, czy tutaj właśnie z Niemczecami, czy z trzecią szkołą, czyli właśnie tutaj szkołami z Ukrainy, z Równe, to jednak kompletnie inna kultura. Tak samo gdzieś tutaj kompletna część, inna część świata, tak, bo to już Afryka, Izrael, więc na pewno dużo zwiedziliśmy. To była moja pierwsza styczność też z językiem angielskim, tak, żeby cały dzień mieszkając u rodziny goszczącej, rozmawiać po angielsku i gdzieś próbować się dogadać. Tutaj też, ale na pewno dzięki temu dało to dużo, przełamało tą barierę, bo to jest tak, że angielski dużo mnie to rozwinęło jako pierwsza ta wymiana w moich umiejętnościach języka angielskiego, bo człowiek w pewnym momencie doszedł do wniosku, że on nie potrzebuje takiego precyzyjnego słówka, żeby się dogadać, tylko można to zrobić opisowo i gdzieś tak jakoś płynnie, tak, żeby po prostu nie szukać tego jednego dokładnego słowa opisującego coś, tylko można jakoś na migi nawet. I gdzieś ta bariera zniknęła. Więc tak, tutaj na pewno bardzo fajnie też tutaj dużo, też tak samo z Radomska poznałem też dużo czy bardzo fajnych osób z Radomska, z innych szkół podstawowych, czy wtedy jeszcze gimnazjów. No i wydaje się, że te 2 tygodnie gdzieś na obczyźnie były naprawdę bardzo fajne. Czyli kluczem do udziału w tych wymianach nie powinna być na pewno doskonała znajomość języka angielskiego, a przede wszystkim chęć nauczenia się Tak. czegoś, pewnej formy samodzielności i zwłaszcza to, do czego was młodzi, zdolni, kreatywni zachęcamy, odważenia się, ponieważ rzeczywiście
Poziom, w moim przekonaniu, języka obcego, na którym obecnie jesteście, na pewno gwarantuje Wam swobodne poruszanie się pod tym kątem, chociażby w wymianach międzynarodowych. Chciałbym wrócić teraz do wymiany, która miała miejsce nie tak dawno, bo to jest coś, co w tobie pewnie jeszcze od środka siedzi. Tutaj na zdjęciu widzimy grupę z Niemiec i z Polski oczywiście. Coś więcej o tej wymianie? Tak, to już, jeżeli chciałbym tylko wrócić do języka angielskiego, to w sensie też powinniśmy się wyzbyć takiego pojmowania, że tutaj ja nic nie umiem z języka angielskiego, jak ja sobie poradzę, bo ważne jest, żeby to pamiętać, że dla nich to też jest drugi język. To nie jest tak, że to są osoby, które perfekcyjnie mówią po angielsku, tylko to są, po prostu mówią płynnie, czasem mówią płynnie, czasem nawet są na tym samym poziomie co my, i to też jest dla nich tak samo wielkie przeżycie jak dla nas, więc to tak, więc nie należy się tego bać i jak najbardziej próbować, bo z każdą wymianą przychodzi coraz łatwiej. Potem tutaj właśnie wymiana do Niemiec to już taka trzecia wymiana, druga międzynarodowa w sensie zmieniania, wyjechania też do Niemiec, bo w maju. Maj, przełom czerwca byliśmy w Niemczech. Teraz we wrześniu tutaj nasi partnerzy z Niemiec byli u nas w Polsce. Więc tak, tutaj wydaje mi się, że wymiana też bardzo się udała. Ja ją też bardzo dobrze będę wspominał. Tutaj bardzo fajni ludzie z Niemiec. Tutaj już aż nie tak duża ta różnica kulturowa, bo życie podobne. Podobnie do nas żyją. Też bardzo fajnie było w Niemczech zobaczyć tą tak zwaną u nich multikulturowość, czyli to, że tak naprawdę wszystkie osoby różnych kultur tak naprawdę mieszkają w tych Niemczech teraz i to można zobaczyć po prostu na ulicach. Nie tak jak w szkołach, tak samo wszędzie to jest ta multikulturowość. I też inne podejście trochę do życia, też takie wolniejsze podejście do życia, bardziej spokojniejsze. To jest tak, wbrew temu, co się taki stereotypowo mówi o Niemcach, że mają ten swój taki, wszystko musi być in ordnung, tak, wszystko musi być poukładane, to kompletnie tak, młode społeczeństwo takie nie jest. Oni mają na wszystko czas, już bardziej, jak porównywaliśmy, bardziej to wygląda jak tutaj te śródziemnomorskie kraje. I to, że oni mają czas, więc to tak porównując do naszych Polaków, którzy wszyscy tutaj musimy, gdzieś tam się zawsze śpieszymy i nie mamy tego chwili odpoczynku, to jest to też bardzo fajne tak do porównania sobie i zobaczenia, że można inaczej. A w takim razie, jeśli grupa niemiecka przyjechała tutaj do nas, to co takiego mogła zobaczyć? Bo wiem, że byliście w kilku miejscach. W związku z tym, co jest takim top 3 tych miejsc, które grupa niemiecka zobaczyła w Polsce? Wydaje mi się, że tutaj głównie na początku byli u nas w Radomsku przez 3 dni, więc tutaj w Radomsku oprowadzaliśmy po Radomsku, mieliśmy tutaj spotkanie, tak jak widać, w naszej szkole, pokazaliśmy im szkołę. One z naszej szkoły byli, bardzo mi się podobała nasza szkoła, bo tutaj też były takie głosy doszły na nas, że właśnie mu się bardzo podobało, że jest bardzo ładna, też tutaj jak gdyby fajnie. Byli na pewno zaskoczeni panią profesor Bałazińską, która powiedziała, że ona uczy niemieckiego, bo przez niemieckie piosenki wraz z naszymi partnerami śpiewaliśmy po niemiecku piosenki, akurat na lekcji niemieckiego. Udało nam się zagrać z nimi w kosza tutaj na nowym boisku u nas, więc Radomskim pokazaliśmy chyba bardzo dokładnie. Potem mieliśmy dzień wolny, to akurat ja tutaj wraz z osobami z mojej klasy wzięliśmy naszych partnerów do Warszawy, żeby pokazać im stolicę. Więc też jak gdyby pokazaliśmy stolicę, te najważniejsze punkty, więc też mi się podobało i wydaje mi się, że mi się podobała tutaj nasza stolica. No i ostatecznie spędziliśmy tam 4 czy 5 dni w okolicach Krakowa, więc mieliśmy szansę zwiedzić Kraków, zobaczyć tam starą część Polski. Mieliśmy rejs po Wiśle. Więc wydaje mi się, że oni też tutaj jak ostatniego dnia podsumowali, mówią, że mi się też bardzo wymiana podoba. Wymiana tutaj część w Polsce podobała, więc wydaje mi się, że obie strony były zadowolone z tego wszystkiego. I trzecia wymiana, w której brałeś udział, to była wymiana z grupą, jak już podkreśliłeś, z Ukrainy, ale odbyła się w Polsce. Tak. Wymiana odbyła się w Zamościu. To był przełom wrzesień-październik zeszłego roku. Tutaj też taką ciekawostką jest to, że
Na tą wymianę pojechaliśmy, jeżeli grupa z Polski, grupa z pierwszego liceum, 9 osób, z czego 5 to był nasz przyszły samorząd. Dlatego też jakoś nam się tutaj tak ta współpraca dobrze układała, bo my się jeszcze nie znając wcześniej, pojechaliśmy razem na wymianę, po czym na wymianie okazało się, że będziemy razem w samorządzie. Tak, więc udało tutaj też, poznaliśmy też tutaj ludzi z Ukrainy, z miasta Równe, z dwóch szkół, bo tak samo jak tutaj od nas była szkoła z elektryka i liceum, czyli technikum i liceum, to tak samo tam z Równego przyjechało i liceum i technikum, więc też znowu takie, można było zobaczyć te różnice kulturowe. Różnice kulturowe tutaj też tak samo zobaczyć. Jeżeli chodzi o język, to tutaj łatwiej było się po polsku to porozmawiać niż po angielsku, bo też dużo osób, co było takie dla nas zaskoczenie, że uczyło się polskiego po prostu też już przyszłościowo. Były tam 3 czy 4 osoby, które od kilku lat uczą się polskiego, więc o wiele łatwiej było gdzieś tam porozumieć się po polsku. Ale też wymiana bardziej udana. Wydaje mi się, że chyba jeżeli chodzi tak podsumowując te wszystkie 3 wymiany, to chyba gdzieś tam najmniej się tak zżyliśmy z tą grupą ukraińską. A to też najmniej czasu ze sobą spędziliśmy, bo to był tak naprawdę tylko tydzień. No ale wydaje mi się, że też Polska mi się podobała. W tym roku była kolejna jak gdyby część wymiany, w sensie nowe osoby też były chyba teraz w Górach Świętokrzyskich, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Wszystkich, którzy ewentualnie chcieliby zobaczyć, jak ta wymiana przebiegała, to oczywiście zapraszamy m.in. na fanpage'a strony pierwszego na Facebooku. Można też oczywiście na naszej stronie na bieżąco relacje także z wymian młodzieżowych odnaleźć. I tak jak Igor słusznie powiedział, tak, byli w wspaniałych Górach Świętokrzyskich. To jeden z moich ulubionych regionów akurat na mapie Polski. Dobrze, świetnie. Mamy bardzo fajny wątek związany z wymianami młodzieżowymi. I tutaj chcielibyśmy sekundkę się zatrzymać, bo chcielibyśmy wszystkich wspólnie z Igorem do czegoś bardzo mocno zachęcić. Szczególnie mamy tutaj na myśli osoby, które na przykład wczoraj, a może nawet jeszcze jutro albo 2 dni wcześniej skończyły lat 18, dlatego że jest bardzo fajny program, w którym coś można wygrać. Igor troszeczkę wam ten program teraz przybliży. A ja udostępnię stronę, żebyście zobaczyli dokładnie o co chodzi. I więc osoby, które mają lat 18, naprawdę bardzo, bardzo mocno teraz uważajcie, ponieważ będzie coś bonusem dla was. Tak, więc tutaj jak gdyby ja chciałem zachęcić do wzięcia udziału w akcji organizowanej przez Erasmusa, która nazywa się Erasmus Discovery. Jest ona w tym roku dla osób, które w tym roku ukończyły 18 lat. Teraz sesja jesienna. Można do wtorku można przesłać swoje zgłoszenia. Tam trzeba wypełnić swoje dane i rozwiązać bardzo krótki quiz. W tym programie można wygrać tańsze bilety na podróże po Europie, które można wykorzystywać przez miesiąc, w wybranym przez siebie miesiącu, jeżeli dobrze pamiętam, od marca 2023 do lutego 2024. To jest tak, że można sobie wjechać i też oni, jeżeli się wygra ten konkurs, czy tam zostanie wybranym, to też tutaj Erasmus organizuje pewne spotkania, zaprasza też na swoją grupę na Facebooku dla wygranych i tam organizuje pewne spotkania, żeby też przygotować osoby do tej podróży po Europie. Pokazuje, jak tutaj na przykład podróżować, też jak na przykład gdzie znaleźć tanie noclegi. Też mają partnerów, z którymi współpracują, którzy oferują jakieś tańsze noclegi dla uczniów. I tak jak na przykład dla wszystkich obecnych maturzystów, którzy skończyli w 2004, mieli urodziny, skończyli teraz 18 lat. To w trakcie przerwy, po maturze, wydaje mi się, że jest bardzo dobry okres, czy to na przykład sierpień, wrzesień, czy na przykład czerwiec jeszcze, tak? To są bardzo dobre okazje, dobre momenty, gdzie nie ma jeszcze tak dużo turystów, żeby pozwiedzać i pojeździć po Europie, po wszystkich krajach, bo Tak. to też jest w trakcie tych najdłuższych wakacji w życiu można dużo zwiedzić. I tak naprawdę też Dokładnie. taką przygodę życia. I ja tutaj bardzo mocno Was zachęcam. Jak widzicie, w
pojawił się tutaj w komentarzu link. Możecie sobie w niego oczywiście na spokojnie wejść, zobaczyć. Jak widzimy, czasu nie zostało zbyt dużo, bo no niespełna 2 dni, ale mimo wszystko uwierzcie, że naprawdę ten formularz nie jest trudny, można go spokojnie wypełnić. I uwierzcie, tutaj liczy się dużo szczęścia, żeby zostać na przykład wylosowanym po części. Ja dodam od siebie, znam osobę, która została wylosowana, jest jednym z moich byłych uczniów, w związku z czym mam realny dowód, że rzeczywiście to nie jest coś wymyślonego i nie da się wygrać. Można wygrać i rzeczywiście można bardzo fajnie zwiedzić wybrane kraje Unii Europejskiej. Gorąco wspólnie z Igorem was do tego zachęcam. Igor aplikował. Tak, ja właśnie chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, że nie trzeba martwić się o tym, że można, że wygra się i trzeba będzie w samą pojedynkę jechać, bo można stworzyć grupę osób i można na przykład do 5 osób w grupie i wtedy, jeżeli wygrywa, to cała grupa wygrywa i możecie na przykład w piątkę jechać. Więc ja też Dokładnie. złożyłem podanie i zobaczymy, czy mam Więc szczęście. 11 grup być. dla maturzystów to jest specjalna oferta w takim razie, no bo faktycznie po maturze, czy może być coś piękniejszego? Najdłuższe wakacje w życiu Igora i nagle okaże się, że można bardzo fajnie zwiedzić na przykład znaczną część Europy. Także mocno trzymam kciuki oczywiście, Igor, żeby udało ci się te Dziękuję. bilety wygrać, a jeśli wygrasz, to od razu chwalisz się tym, bo to jest kolejny powód do pochwalenia się oczywiście czymś fajnym. Kończąc wątki edukacyjne, bo tych wątków edukacyjnych oczywiście w twoim życiu jest mnóstwo, co mnie bardzo, bardzo mocno oczywiście cieszy. Wiem, że w te wakacje brałeś też udział w bardzo fajnej inicjatywie. Był to pewien obóz naukowy. Opowiedz nam troszkę więcej, kto organizował i co na tym obozie naukowym się w twoim życiu wydarzyło. Więc tak, też tutaj podziękowania dla pani profesor Poszczyńskiej, bo przesłała mi chyba jakoś w czerwcu link do strony Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemii i Fizyki, Wydziału Fizyki, bo Politechnika Warszawska od kilku lat prowadzi taki projekt, unijny projekt MatwisChem. I gdzieś tam organizuje, to na pewno dla osób, które też mieszkają w okolicach Warszawy, to organizuje pewne takie i tutaj wykłady, jakieś zajęcia dodatkowe, przygotowujące do matury. I też w wakacje organizowała 2 obozy letnie. Jeden z naciskiem na chemię, a drugi z naciskiem na fizykę. I mi się udało, aplikowałem na obóz chemiczny. Udało mi się tam dostać. Tak naprawdę pojechałem tutaj ze swoją kuzynką Alicją. Więc naprawdę ludzi, poznaliśmy też bardzo dużo ludzi z całej Polski, bo to były osoby i z okolic Warszawy, i z każdego województwa tak naprawdę był ktoś, więc też śmiesznie też tutaj porównywaliśmy różnice takie w obrębie województw, nawet tak lekko kulturowe, czy nawet słownictwa. Dla przykładu. Jak mówią na przykład na bułki parowe, tak, że tutaj wiem, pampuchy, parowce, więc jest dużo takich śmiesznych rzeczy, ale to był 2 tygodnie, to był dwa, niecałe 2 tygodnie na Politechnice Warszawskiej, mieliśmy zagwarantowany, oczywiście wyjazd był darmowy, mieliśmy zagwarantowany hotel, jedzenie, catering, tutaj obiady, no i wykłady z chemii, fizyki, z chemii, fizyki i matematyki, plus informatyki jeszcze, plus informatyki, z czego chemia odbywała się też w laboratoriach. Tutaj nie ma zdjęcia, ale też w laboratoriach. I mieliśmy zajęcia laboratoryjne, bo mieliśmy 14 godzin zajęć laboratoryjnych w Laboratorium Politechniki Warszawskiej na Wydziale Chemii, gdzie robiliśmy takie zadania, których w szkole ciężko zrobić, bo nie mają aż tylu, jak gdyby nie ma, nie, no, można było zobaczyć, jak to wygląda na Politechnice, tak? W takiej skali makro bardziej. Więc Rewelacyjna sprawa, rewelacyjna sprawa. tak. No bardzo, bardzo mocno gratuluję. Jeśli to jest 2-tygodniowy obóz naukowy, to rzeczywiście, no wydaje mi się, że nie ma chyba bardziej fajniejszej formy nauki, jak taka praktyczna nauka, kiedy możesz spokojnie raz spędzić czas z osobami, które mają podobne zainteresowania, są w podobnym wieku, a dodatkowo jeszcze odpowiada to w 100% twoim takim wewnętrznym zainteresowaniu, pewnie przyszłości, no bo nie okłamujmy się, bo profilu, na którym jesteś, w dużym stopniu swoją przyszłość wiążesz z czymś szeroko pojętym biochemicznym. Stawiam tutaj
przecinek, gdy mówię o wątkach naukowych, bo ja wiem, że za parę lat na pewno, Igor, spotkamy się po raz kolejny na tego typu wątku z jakimś niedzielnym i jestem przekonany, że wtedy pochwalisz się całą gamą różnych swoich kolejnych doświadczeń Erasmusowych i nie tylko. Więc po tym właśnie wątku naukowym chciałbym przeskoczyć już tak z delikatnym oddechem do kwestii związanych z twoimi zainteresowaniami, których jest cała gama. I tutaj no, pewnie już troszeczkę mniej czasu poświęcimy na twoje zainteresowania, nad czym troszkę ubolewam, ale mimo wszystko chciałbym, żebyśmy o tych zagadnieniach troszkę porozmawiali. Na pierwszy punkt rzućmy gry planszowe, bo wiem, że gry planszowe w twoim życiu są ważną rzeczą. One chyba też czasami pomagają się uczyć. Stąd, jakie gry planszowe tobie na co dzień towarzyszą i w jakich grach planszowych ty czujesz się zdecydowanie najsilniejszy? Więc tak, tutaj te gry planszowe się też pojawiły, to tak wręcz nawet jako efekt COVID-u, bo tutaj za pierwszy lockdown, zamknięcie w domu, to też jest to bardzo popularne, te gry planszowe stały się bardzo popularne, więc tak ja zacząłem swoją przygodę od gry Everdell, którą bardzo polecam. Magią gier planszowych jest to, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo to gry planszowe to nie tak jak dużo osób może myśli, że to nie tylko Monopoly i Chińczyk i Domino, bo to wszystko, tylko to jest tak naprawdę w grach planszowych ogranicza tylko ludzka wyobraźnia. Gier planszowych jest tak naprawdę masa, to naprawdę każdy może znaleźć co tylko chce dla siebie. Na pewno jakieś takie podstawowe gry planszowe, kiedy ja czuję się najlepiej, to właśnie czy tutaj Everdell, bo tu już przegranych partii mam bardzo dużo, czy tak samo ostatnio, bo chyba jedną z bardziej popularnych gier, czy takich podstawowych Catan, Osadnicy z Catanu. Też jest dużo frajdy naprawdę, jeżeli ma się osoby, które też lubią trochę pomyśleć i spędzić ten czas trochę tak bardziej umysłowo aktywnie, to gry planszowe, gdzie łączą elementy strategii, naprawdę jest to sama przyjemność. Tym bardziej, że to gry planszowe stają się coraz bardziej popularne. My w Polsce też mamy swoich takich dużych wydawców i twórców gier planszowych. Jednym z nich jest na przykład twórca Nemezisa, czyli gra, która jest uznawana za jedną z lepszych gier planszowych na świecie. Jest to polskiego twórcy. Więc tak naprawdę rynek w Polsce jest gier planszowych jest jednym z większych rynków gier planszowych w Europie. Więc naprawdę jest też dużo kanałów na YouTubie, więc jeżeli ktoś naprawdę chce zacząć przygodę, ja bardzo polecam. Może się zgłosić na jakąś partyjkę do mnie nawet. O, także Także gorąco też tak, zachęcamy po więc ja dzisiejszym zapraszam. spotkaniu. Tak Tak. jest, słuchajcie, można spokojnie z Igorem jakąś partyjkę w grę planszową, też online oczywiście, rozegrać. I O, ja przy tych jeszcze grach takie. part... Tak. O, jeszcze tak, przepraszam, się wcinam jeszcze tutaj, ale tylko właśnie, że. Nawet fenomenem jest to, że gry planszowe teraz przeszły w jak gdyby formę internetową, że są tak zwane symulatory i dużo gier planszowych wydawców wydaje jeszcze swoje gry w formie elektronicznej, gdzie można normalnie tak samo pograć, tylko na przykład z osobami z drugiego końca świata. To też jest Więc. fajne i to też pewnie rozwija na przykład pod kątem chociażby językowym, bo wiemy, że też można takie umiejętności w tym przypadku, kontaktując się z kimś z drugiej części świata, oczywiście rozwijać. Ja w tym przypadku, o tutaj mamy pewną podpowiedź od Nikoli. Właśnie, a może, o, niech to będzie jakaś deklaracja dla odchodzącego na przykład, tak może nieładnie powiedziałem, samorządu i dla tego, który będzie nowym samorządem. Zróbmy kiedyś pierwszym LO Dzień Gier Planszowych. Igor, podejmij się wspólnie z Nikolą takiego wyzwania i z nowym Ja myślę, że samorządem to jest uczniowskim. super pomysł. Ja myślę, że to jest super pomysł. Będę namawiał mocno tutaj nowy samorząd. Także nowy samorządzie, mam nadzieję, że nas oglądasz, bo wypowiada się tutaj wasz lider i jest silnie popierany przez Nikolę, więc niedługo organizujemy, mam nadzieję, jeszcze w tym roku kalendarzowym, Dzień Gier Planszowych w pierwszym LO. Także trzymam mocno kciuki, żeby ten dzień oczywiście się udał. Chociaż no, faktycznie Martynka ma tutaj bardzo dobrą sugestię, że konkurencja Nie, będzie duża. nieprawda, nieprawda. Są mocniejsi gracze ode mnie. Ja mam moje kuzynki z Łodzi, którymi zawsze przegrywam, bo
Tak, bo są na takim poziomie, że to jest, ja po prostu tylko dla fanów podchodzę do tej gry, bo wiem, że dostanę po prostu łomot od nich i że to... Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że będą oglądać. Mam nadzieję, że będą oglądać także kuzynki z pięknego miasteczka Łodzi. Oczywiście gorąco pozdrawiamy. Igor, propos gier planszowych. Chciałem troszeczkę więcej uwagi w tym momencie poświęcić na tą, w której jesteś czempionem ponad czempionami, o której wspominałeś, czyli w tym przypadku mam na myśli oczywiście Scrabble. Wiem, że masz tutaj sukcesy. Wiem, że te sukcesy też wiążą się nie tylko z czasem, no powiedzmy obecnym, ale też w dużym stopniu nawiązują do twojej przeszłości w szkole podstawowej. Ja myślę, że warto do tego miejsca wrócić. Uwaga, uwaga, będzie powrót do przeszłości. Igor w zupełnie innym wydaniu. Tak, tutaj jest coś więcej od ciebie. coś więcej. Tak, no to wracając, tak jak właśnie pan profesor powiedział tutaj, też gdzieś tam nawet już takie gry planszowe, gdzieś tam już to się to zaczęło w podstawówce w formie Scrabble, bo też tutaj nasze miasto prężnie działało, miało tak akcje Scrabble w szkole i to już i podstawówki i gimnazjum brały w tym udział, więc też brałem kilka razy, chyba trzykrotnie udział w Mistrzostwach Miasta Scrabble, gdzie miałem w 2016 roku miałem drugie miejsce, a tutaj w 2017 miałem chyba trzecie miejsce w naszym mieście. I tutaj pierwsze trzy zespoły zawsze jeździły na Mistrzostwa Polski, które były organizowane w Kutnie. Byłem na nich dwukrotnie, z czego w 2017 roku wraz z moim kolegą Olkiem udało nam się zdobyć trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w Scrabble w szkołach podstawowych i byliśmy najlepszą szkołą w Łodzi, znaczy w województwie łódzkim, najlepszą szkołą, więc tutaj tak. Na pewno bardzo fajna gra, też bardzo rozwija też słownictwo, też wbrew pozorom oprócz znania słów jest też dużo mniej strategii, bo to wszystko gra się na punkty, gra się na punkty w parach. Więc naprawdę ty bardzo dużo zabawy też miałem z tego. Bardzo mocno zachęcamy. Gra w Scrabble na pewno bardzo mocno rozwija. Wydaje mi się, że pozwala też uczyć się efektywniej, bo oczywiście pozwala też na poznanie wielu, wielu fajnych słów. Tutaj od siebie zachęcamy. Istnieje strona internetowa. To jest oficjalna witryna Polskiej Federacji Scrabble. pfs.org.pl, raz jeszcze pfs.org.pl, gdzie możecie dokładnie zobaczyć, jak te wszystkie obecnie konkursy przebiegają. Także Scrabble i nie tylko gry planszowe powinny każdemu, kto chce się fajnie uczyć, na pewno towarzyszyć, ale to też jest fajny wątek integracyjny i można świetnie spędzić czas wolny. Tak, my ostatnio na wycieczce szkolnej, trzydniowej, jak byliśmy to z klasą, graliśmy w Scrabble. Tak, więc tutaj i jeszcze, bo ja zabrałem Scrabble, tak, zabrałem i męczyłem moją klasę z Scrabblami. Więc jeszcze tutaj, jeżeli ktoś chce się poczuć profesjonalnie, to na internecie jest słownik, który jest używany w grach Scrabble i można poczuć się profesjonalnie, tam się wpisuje słowo i sprawdzać, czy na pewno byłoby zaliczone na oficjalnym turnieju. Nie umawialiśmy się z Igorem na to, co teraz powiedział, ale chyba Igor ma na myśli tę stronę prawdopodobnie. Jest tak, jedna z tych jest taka, Jedna z tych. jest jeszcze taka z uśmieszkiem, taki z buźką i tam jeżeli buźka się uśmiecha, jeżeli jest dobre słowo, a jest taka smutna, czerwona, jak się jest złe słowo. Okej, okay. W takim razie, jak widzicie, takich możliwości rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście do gry w Scrabble bardzo mocno zachęcamy i do wszystkich gier planszowych. Okej, okay. Drugi wątek, taki, który daje nam poznać Ciebie od środka i od takich kwestii bardziej związanych z Twoimi zainteresowaniami, a one nie są zbyt częste, przyznam szczerze, wśród młodych osób, to kabarety. Skąd w Tobie zainteresowanie kabaretami i całą polską sceną kabaretowo i który z kabaretów jest twoim najbardziej ulubionym i nam najbardziej polecasz? To może zacznę od chyba tego od końca, bo tutaj jak gdyby według mnie najlepszym kabaretem nieistniejącym już niestety, którym zawsze jak wracam do ich sketchy z 2010 czy 2014 roku, to jest kabaret Limo, tworzony przez Abelarda Gizę głównie. To jest chyba mój ulubiony, więc mimo że już nie działa, to jego sketchy zawsze gdzieś mnie tam
zawsze mnie tam rozśmieszają. Jeżeli chodzi o czemu kabarety, gdzieś też jakoś na pewno moja rodzina gdzieś tam lubi te kabarety i gdzieś tam zawsze się posługujemy zawsze gdzieś tam w rozmowie można od nich trafić na teksty z kabaretów, więc też gdzieś od samego początku to było. Wbrew pozorom teraz już kabarety przychodzą już trochę już tak stają się trochę zapomniane przez ludzi, bo bardziej już wchodzi ten stand-up, którego też bardzo lubię. I też już nie są już aż tak dobre jak kiedyś te kabarety, ale one pozwalają zawsze, ten forma humoru pozwala znaleźć trochę absurdu w tym świecie i też popatrzeć na ten świat z innej perspektywy, dlatego też wydaje mi się, że też moja wizja świata aktualnie jest też kreowana przez tą abstrakcyjną wizję kabaretu z dzieciństwa. No i naprawdę, ale też jakoś te lata mojej młodości, ja miałem 8 lat, czy 2012-2015 rok, to jest też taki największy rozkwit tych kabaretów, czy to naprawdę kabaret Smile. Tak, no niestety nie jestem oryginalny, po prostu zżynam wszystko z kabaretu. Więc gdzieś tam jakoś to się, tutaj kabaret Neonówka, który nadal jest świetnym kabaretem i nadal gdzieś te pomysły i kontrowersje się między nimi pojawiają, ale tak samo kabaret Smile, Moralnego Niepokoju, kabaret Anim Bru, skeczów męczących, naprawdę tego było dużo, gdzieś te skecze nadal można obejrzeć sobie, naprawdę są wyśmienite, Tak, więc bardzo. to abstrakcyjne myślenie na pewno i gdzieś to taka znalezienie tej humoru w tak naprawdę tej szarej rzeczywistości. Wydaje mi się, że też na pewno mi pomaga teraz iść przez życie. To jest też takie, że patrzeć trochę inaczej na to wszystko otaczające nasz świat, znajdując tą abstrakcję. Tak, czyli ogólnie chcemy złapać troszkę dystansu i oddechu odnośnie tego, jak wygląda rzeczywistość, to czasem warto włączyć sobie kabaret i on na pewno rozładuje wiele emocji, tych takich wewnętrznych, ale też czasem takich międzyludzkich. Także bardzo gorąco wszystkich zachęcamy do oglądania kabaretów. Na pewno jest ich tak dużo, że każdy znajdzie coś od siebie. Tak, tym bardziej, że to jest duże szczęście, jak na przykład ja mam kolegę Michała tutaj w klasie, z których też zna podobne teksty z kabaretów i też się wymieniamy, jak w trakcie rozmów kają tekstami i nikt wokoło nie wie, o co chodzi, ale my wiemy, bo sobie pamiętamy scenę z kabaretu. Tak, to też jest fajny wątek. Drugi wątek, który w dużym stopniu opisuje Twoje zainteresowania, mamy za sobą. Ja też chcę, żeby z tych spotkań płynęło no coś, co też rozładowuje emocje, i ten wątek się pojawił, ale takich wątków jeszcze mamy dwa. Jeden to wątek kociarsko. Psiany, nie wiem, czy dobrze odmieniłem w tym przypadku. Wiem, że w Twoim życiu ktoś taki się znajduje. Ja mam fotografię i oczywiście z przyjemnością fotografię zaprezentuję, a ty przedstaw tę oto dwójkę wspaniałych państwa. Tak, więc tutaj po lewo jest mój kot Mruczek, a po prawo mój pies Goofy. Mruczek jest ze mną chyba teraz już od 5 lat. Od 5 lat jest tutaj, mieszka z nami. Goofy jest pierwszy rok teraz u siebie, tutaj będzie w grudniu, będzie jego pierwszy rok u nas w domu. Co ciekawe, na szczęście nie jest, wbrew pozorom, to nie jest, nie, nie mają kontaktów jak pies z kotem, bo bardzo się lubią, czego też się nie spodziewaliśmy. To jest tak, że kot jest jego takim starszym opiekunem, ale jak na przykład Goofy potrafi podchodzić do Mruczka i na przykład go podgryzać jakoś do zabawy, gdzie tamten najczęściej nie chce się z nim bawić, ale też go nie atakuje nic, więc naprawdę dużo szczęścia przynoszą. Ja też gdzieś ze zwierzętami tutaj jestem od samego początku, bo już odkąd byłem mały, to gdzieś miałem czy to rybki, czy potem królika. Też kilka kotów już w swoim życiu miałem. Nawet jak mieszkałem w bloku, to gdzieś na podwórku się zajmowałem kotami. Więc dużo radości wnoszą do życia i też potrafią polepszyć dzień, gdzie tak. Tak, czyli bardzo gorąco wszystkich zachęcamy. Jak widzicie, to nie tylko musi być pies, to nie tylko musi być kot. Igor w swoim życiu miał całą gamę różnych zwierzaków i zobaczcie, na kogo się później wyrasta, jeżeli zwierzęta towarzyszą nam rzeczywiście na co dzień. Także nie sprawdza się powiedzenie, jak pies z kotem w tym Tak. przypadku. Widzimy, że mogą ze sobą świetnie kooperować i fajnie I się też
Tak, I też uzupełniać. zachęcam wszystkich do brania zwierząt ze schroniska, bo to też mam mój właśnie kot mruczek jest też przybłędem. Bardzo śmieszna anegdota jest taka, że jak moja siostra była mała w wózku, to mama wyszła z nią na spacer i po prostu nagle się pojawił znikąd kot i kot wrócił za mamą po prostu do domu i mama otworzyła drzwi, żeby tam wejść do domu i nagle kot nie wiadomo jak pojawił się w naszym korytarzu. I już tak został, więc sobie sam wybrał dom. I czuję się tu I komfortowo, jak czuję się widać w tym dobrze. przypadku. Tak, czuję się komfortowo. Okej. No i na koniec to będzie taka, i to powiem, nie będzie przez przypadek, taka wisienka na torcie. Dlaczego wisienka na torcie? Dlatego, że moi drodzy, w naszym gronie zagościł prawdziwy, zagorzały, fenomenalny, jedyny wyjątkowy, słodki cukiernik. Jak to się stało? Igor, że w tobie są takie zainteresowania, i teraz uwaga, uwaga, ja zaprezentuję tylko jeden malutki wycinek zdolności Igora. I to będzie najsłodszy i mój bardzo ulubiony w tym przypadku makowiec. Dobrze rozszyfrowałem, prawda? Tak. Tutaj jest makowiec, tylko to jest takie zdjęcie zrobione na tle produktów, bo jest makowiec, który brał udział w wojewódzkim konkursie kulinarnym. Tutaj przez województwo łódzkie organizowanym. Akurat zająłem w nim wyróżnienie. Polegał on na promowaniu naszych lokalnych wyrobów i objętych jak tutaj objętych jak gdyby województwem łódzkim, że to pochodzi produkt z województwa łódzkiego. Więc tutaj mamy mąkę z naszego młyna, miody, które właśnie są. będzie jutro coś do szkoły, Nikola. Będę dzisiaj robił. Więc możesz się czuć zaproszony. Ja Z też, ja też, ja też. Marcyną. I panie profesorze, też zapraszam wszystkich chętnych, żeby mnie znaleźli na korytarzu. Ja też będę chodził. Więc tak. Więc udało mi się jakieś wyróżnienie tutaj zająć. Ale tak, to też cukiernictwo, też dużo osób, jak mówię o tym, że zajmuję się cukiernictwem, to jest też pod wrażeniem. Tak, ale to też zawsze zaznaczam, że nie gotowanie, bo ja gotowania nie lubię, ale tylko cukiernictwo. To też się wzięło gdzieś, że akurat właśnie moja babcia zawsze gdzieś tam też się tym zajmowała i gdzieś tam od początku gdzieś te ciasta na każdą większą okazję były. I potem, że ja też nie ukrywając, lubię słodycze, to gdzieś musiałem sobie radzić w ciężkich czasach i robić sobie samemu po prostu tutaj piec. Więc też gdzieś to jest. I też rozbijając cukiernictwo na takie mniejszą skalę, to tak naprawdę też jest chemia. Więc gdzieś ta chemia też, jak się ostatnio zastanawiałem, gdzieś od początku była u mnie, bo to wszystko tak naprawdę procesy chemiczne, karbonizacja. Pieczenie, proszek do pieczenia, czyli zasada Monowa, to wszystko gdzieś jest. Ojej, nie idźmy, proszę, nie przy niedzieli. Nie przy niedzieli Dobrze. z takimi tekstami całymi pod kątem chemicznym. Tego nie wiedziałem, tego nie wiedziałem. Proszę, proszę, Natalka Lis, bardzo gorąco Natalkę też pozdrawiamy. Tak. O tym nie wiedziałem, a to jest dla mnie też wątek ciekawy, bo ja też jestem wielkim miłośnikiem grzybobrania. Oj, oj, nie wiedziałem. Tak, To duże zaskoczenie. tutaj już tak, na razie wchodzi, wszystko po prostu wynosi się, jakbym powiedział, z domu, tak samo, bo tutaj też kolejną tradycją wrześniową, październikową jest jeżdżenie o 6 rano na grzyby całą rodziną, zabranie kanapek i termosów na podróż, więc jak tak od dzieciństwa gdzieś to jest i teraz też jak gdyby gdzieś tam jeżdżę na te grzyby i zbieram. Na szczęście jestem osobą, która nie je grzybów, po prostu je zbieram. Na szczęście jest tata, który obiera te grzyby i siedzi w drugiej w nocy i obiera 3 koszyki grzybów, bo... Więc... Przyznaję, że mam podobnie. Uwielbiam zbierać grzyby, ale pod kątem ich jedzenia to muszą być jakieś wyjątkowe rzeczywiście dania. Przyznam się, że też nie lubię, ale zbierać rzeczywiście zbierać mogę. Jest sugestia od Nikoli. Oczywiście tak, ale dopiero po zakończeniu zajęć. To jest bardzo ważna sugestia, ponieważ Igor rano przynosi coś słodkiego, później cały blok biochemiczno-językowy Tak, prawdopodobnie i sprawdzę później na jeszcze z grzyby. polskiego jutro, więc, ale potem możemy.
Oj, to trzymam mocno kciuki w takim razie. Jak sprawdzian z języka polskiego, to bardzo mocno już teraz trzymam kciuki. Igor, ponieważ ja mógłbym z tobą rozmawiać prawdopodobnie całe popołudnie i wychodzi na to, że cała gama osób by nas jak najbardziej słuchała. Masz tutaj liczne grono miłośników, czemu ja się w żaden sposób nie dziwię. Tak, Martynka, 13:30, grzyby. Wcześniej pamiętajcie o tym, że Igor oczywiście zachęca wszystkie 680 osób ze szkoły na coś Podzielimy słodkiego. się jakoś, podzielimy się. Podzielimy się, tak. To też będzie wątek integracyjny, który na pewno jutro w pierwszym Ja wybrzmie. myślę, wydaje mi się, że to możemy podciągnąć po jakieś zadanie matematyczne, jak podzielić na 680 części równych. Pani profesor Druszcz na pewno rewelacyjnie też podpowie, jak to można zrobić porówno, a ja jeszcze jakiś wątek integracyjny pod kątem Unii Europejskiej do tego na pewno dorzucę, także zjednoczenie w różnorodności, jutro będziemy w pierwszym elo. Fenomenalnie, fenomenalnie. O grzybach nie wiedziałem, przyznaję, także tutaj Natalka naprawdę wielkie, wielkie dzięki, że podrzuciłaś ten wątek. Igor nie podzielił się ze mną, jestem bardzo mocno zaskoczony po części, ale też bardzo, bardzo pozytywnie. Tak, podpowiedź od Martynki, Dzień Zbierania Grzybów. To też jest kolejna fajna inicjatywa. Ja się boję, że nowy samorząd będzie miał za dużo rzeczy do zrobienia, Igor, i to dzięki nam po części. Ja myślę, że Także tak. poprzeczka jest wysoko postawiona po prostu tutaj, ale Bardzo. więc Dzień Zbierania Grzybów to będzie jeden z ważniejszych dni w tym roku szkolnym. Także nie wiem, kto zostanie szefem samorządu uczniowskiego, ale ja już wiem, że na pewno taki dzień na pewno musi się w dużym stopniu pojawić. Tak, Nikola, no, ciebie miałem przede wszystkim na myśli jako tutaj top 3 przede wszystkim pod kątem głównych fanek Igora. Ale tych fanów na pewno przybędzie po dzisiejszym spotkaniu, jestem przekonany. Igor, ku końcowi powolutku zmierzajmy, ponieważ ja boję się, że zaraz wyjdą kolejne rzeczy, o których o tobie jeszcze do końca nie wiemy. A chciałbym powolutku zbliżać się rzeczywiście ku końcowi. A wiadomo, że jeśli ku końcowi, chociaż słodko się zrobiło rzeczywiście odnośnie tego makowca, on teraz będzie mi w myślach cały czas krążył. Jakie plany przed tobą? Jakie marzenia po tym całym biochemicznym wspólnym 4-letnim pobycie? Jak ty siebie widzisz rzeczywiście po maturze? Gdzie siebie widzisz? Jeśli oczywiście możesz zdradzić pokrótce. Powiem tak, to jest bardzo ciężkie pytanie, które się przewija, chyba każdy mi zadaje to pytanie i ja nie umiem na nie odpowiedzieć. Bo jest to niestety ciężkie już teraz się określić. Ja też zmiany u mnie się zmieniają, znaczy w sensie moje wizje na siebie zmieniają się jak w kalejdoskopie. Przyszedłem do szkoły na biochem myśląc, że będę lekarzem. Potem nagle w połowie roku, w połowie drugiej klasy mi się zmieniło na stomatologię. A teraz mi się chyba zmieniło na chemię, na przykład na politechnice, czy na przykład inżyniera chemiczna. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli będę składał tutaj swoje podania na uczelnię, to nie będzie to jedno miejsce, w sensie jeden dany wydział, tylko na różne i gdzieś tam, żeby mieć też ten komfort tego wyboru. No, ale wszystko na początku matura, więc to wszystko zobaczymy, jak pójdzie. Gdzieś trudno mi jest jeszcze podjąć tę decyzję. Naprawdę nie wiem, chyba będę musiał rzucać monetą, czy po prostu grać wrzutki, czy piłeczką, po prostu gdzie w co trafi, bo za dużo tego jest. Albo stworzy swoją własną autorską grę planszową, i później okaże się, że jest start, po czym na mecie okazuje się, że jednak zwycięża na przykład coś wzorowane na Monopoli, na przykład. No nie wiem, nie O. wiem. Ale jest pewien zarys. To już ważne, że jest pewien zarys, czyli o takie wątki okołomedyczne bądź okołochemiczne Tak. na pewno w twojej głowie gdzieś krążą. To. Na pewno chciałbym gdzieś z tymi rozszerzeniami iść dalej, więc jak gdyby dalej nas u studia uczyć się, a potem co, czy też nie wiem, gdzieś tak w tyle głowy, gdzieś tak jest też na przykład uczenie, tak, żeby sam zostać jak gdyby nauczycielem, czy gdzieś na przykład wykładowcą, to gdzieś tam ta praca naukowa gdzieś Super. tam z tyłu głowy też śpi. To ja po pierwsze, bez względu na to, czy to będzie stomatolog, czy inny kierunek medyczny, zapisuję się już, ponieważ troszkę w kolejkach się czeka, więc ja chciałbym
Chciałbym już Dobrze. teraz do pana doktora, jestem przekonany, że w przyszłości profesora, doktora habilitowanego, zapisać się na wizytę. To ja jestem pierwszy, także tam już w kajeciku proszę sobie, panie profesorze, odpisać. A po drugie, oczywiście, wpraszam się na te słodkie rzeczy, które w twoje myśli gdzieś tam się na Zapraszam. pewno pojawią. Nie tylko ja, jak widać. Także jutro boję się, że jutro możesz, Igor, mieć duże grono zwolenników gdzieś tam rano przy przyjściu do szkoły. O, jest też podpowiedź w tym przypadku od Nikoli. Gorąco oczywiście ściskamy Nikolę, pozdrawiamy. Tak, twórca Ja nowych chyba gier. myślę, że będę musiał Nikoli zapłacić za te wszystkie pomysły tutaj, jak bo tutaj ja teraz coraz więcej wątpliwości mam, co tutaj Opatentować, mamy robić po prostu. opatentować, jak najszybciej, Igor, te pomysły trzeba opatentować i wtedy Nikola nie będzie miała jakichkolwiek praw. Tak zrobimy. Opatentujemy to wspólnie prawdopodobnie, wtedy my będziemy mieć najwięcej korzyści finansowych i Nikola w naszym interesie nie będzie uczestniczyć. Dobrze, Igor, ja wracam naprawdę. Odpowiedziałem dosłownie 3-4 minutki temu, że mógłbym z tobą rozmawiać prawdopodobnie całe popołudnie, ale no wiemy też, że jednak Nikola nie odpuszcza. Jednak Nikola nie odpuszcza. Prawa ręka. Rozumiem, że są pewne priorytety, jest pierwszeństwo. Okej, kończymy. Będziemy powolutku kończyć. Tak, Martynka ma też podpowiedź związaną z testerkami twoich pomysłów. Jak najbardziej, tych słodkich szczególnie najbardziej. Ja też się wpisuję jako tester. Jak będzie kolejny nowy makowiec, to ja tutaj Niestety wpisuję się. muszę tutaj zaznaczyć, że czasami zakalec wychodzi, więc jak Ale one ktoś są lubi też zakalec. pyszne. One są też pyszne czasami, te zakalce, naprawdę. Dobrze, kończmy, Igor, kończmy, naprawdę. Już teraz tak na poważnie, kończmy. Moi drodzy, ja tutaj oczywiście kończąc to spotkanie powiem, że bardzo mocno trzymam za ciebie kciuki. Jestem przekonany, że wszystkie pomysły, bo zresztą to widać, które gdzieś tam pojawiły się w twojej głowie, one się zrodziły i przez ostatnie lata były pięknie realizowane. Myślę, że dużą wartością w twoim życiu jest to, że i to jest chyba cenne, spotykasz no, gdzieś nauczycieli, którzy są w stanie z ciebie wyłapać te twoje umiejętności i właściwie cię też poprowadzić. Co też jest fajne, dlatego bardzo gorąco przyłączam się do tych pozdrowień, które gdzieś tam pojawiły się w twojej wypowiedzi wcześniejszej. Być może pojawią się jeszcze za chwileczkę, gdy ja skończę mówić. No właśnie, a może teraz chciałbyś jeszcze coś od siebie dorzucić? Może kogoś pozdrowić, bo to jest zawsze taki fajny moment na podsumowanie tego spotkania. Na pewno wydaje mi się, że tutaj już kończąc, to chciałbym też tak tutaj podziękować mojej całej rodzinie, tak samo za to, że oni gdzieś tutaj muszą się męczyć ze mną przez to 18 lat i jeszcze trochę chyba będą się ze mną męczyć. Więc też za to, że gdzieś tam zawsze są i gdzieś na zawsze mnie wspierają, bo to wsparcie zawsze gdzieś tam czuję na swoich ramionach. No i też za dużo inspiracji, bo to też na pewno. Z domu, jak to mówi się, dużo rzeczy się wynosi z domu, ja też dużo wyniosłem. I też za to, że mnie też inspirowali w wielu dziedzinach. Tak tutaj, nawet moich hobby, tutaj gdzieś to wszystko gdzieś tak pochodzi z tej strony rodzinnej. I tak samo na pewno wszystkim nauczycielom, których spotkałem, bo chyba nie pamiętam, żebym miał jakiegokolwiek takiego nauczyciela, który gdzieś mnie nie inspirował, gdzieś źle nam się układało. Współpraca, więc też chciałem wszystkim tutaj podziękować. I chyba tak, to wydaje mi się, że tak naprawdę tyle. I też chciałem panu jeszcze raz bardzo podziękować za zaproszenie tutaj do rozmowy, bo to też naprawdę czuję się bardzo zaszczycony, że mogłem z panem porozmawiać. Tym bardziej, że no, ja nie skłamę, jeżeli powiem, że z najbardziej znanym nauczycielem w Radomsku, tutaj najbardziej cenionym, bo jak rzuci się nazwisko pan Tomasz Mazur, to tutaj nie ma osoby chyba, która nie rozpoznaje. Kończmy. Nie umawialiśmy się na tak miłe, słodkie zakończenie. Makowiec miał być tym słodkim elementem, który miał nas w tym momencie zintegrować. Bardzo dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję oczywiście za to, że zgodziłeś się go wziąć udział w tym spotkaniu. Ja tylko powiem, że być może troszkę późno to spotkanie nam wybrzmiało, ale to też było związane z całą gamą obowiązków, słuchajcie, w której Igor się angażował już od początku września. Także tak tylko powiem, że to spotkanie chcieliśmy zrobić wcześniej, no ale cóż. Wymiany, wyjazdy i cała gama różnych pomysłów, które we wspaniałej głowie Igora siedzą, spowodowały, że udało się nam to spotkanie zorganizować teraz. Z czego myślę nie tylko ja,
Ale wiele osób naprawdę bardzo się ucieszy. Tak, No i przyłączam się właśnie tutaj, oczywiście. bo zapomniałbym, chciałem też podziękować wszystkim moim tutaj znajomym i przyjaciołom, że tutaj mnie jakby zawsze wspierają na tym, zawsze mogę liczyć na dobre słowo, czy tutaj tak samo na poziomie klasowym, czy na poziomie szkoły, bo to też, znaczy to jest, wydaje mi się, to, że w naszym pierwszym liceum poznałem wielu wspaniałych ludzi i naprawdę jestem za to wdzięczny i to też dodaje tylko pierwszemu liceum, że tutaj tak naprawdę ta społeczność jest ze sobą związana. I naprawdę nie mogę liczyć na wspanialszych ludzi, naprawdę. I to jest fenomenalne domknięcie, puenta naszego dzisiejszego spotkania. Ja przyłączam się tutaj. Bardzo dziękuję też wszystkim osobom, które brały udział. Także komentując i na bieżąco śledząc nasze spotkanie, czyli Martynce, Nikoli, Natalce i Karolowi między innymi. Bardzo, bardzo mocno dziękuję. Tobie, Igor, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zanim się pożegnamy, ja tylko dodam, tak domykając całościowo, waszym i moim gościem w dniu dzisiejszym był Igor Mosur, a więc uczeń klasy 4 C1 w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Feliksa Fabianiego w Radomsku, laureat Primus Inter Pares 2022 w kategorii społecznej, przewodniczący samorządu uczniowskiego w kadencji 2021-2022, miłośnik gier planszowych, fan kabaretu, w wolnym czasie cukiernik, a dodatkowo jeszcze, no warto o tym powiedzieć, a ja o tym nie wiedziałem, zagorzały grzybiarz, co nas też w dużym stopniu łączy i to mnie bardzo, bardzo mocno cieszy. No i cóż, jestem szczęśliwy naprawdę, że mogłem Igor z tobą porozmawiać. To było nieprawdopodobnie twórcze dla mnie spotkanie z niesamowicie inteligentnym, kreatywnym człowiekiem, który jestem przekonany odniesie mnóstwo sukcesów. Nadal w sumie będziesz je odnosił, bo odnosisz je w gruncie rzeczy od zawsze. Bardzo ci za dzisiaj dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, życzymy i żyjemy w niedzieli i życzymy pięknej niedzieli oczywiście wszystkim. No i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo, także dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.